Cześć, ja jestem Hindus, witam Was serdecznie na moim kanale Pamiątki, czyli Rusztowania Wspomnień. Dzisiaj zapraszam Was do wirtualnej wycieczki po niemieckiej fabryce amunicji i materiałów wybuchowych Dag Bromberg. Pozostałości dawnej niemieckiej fabryki zbrojeniowej z okresu II wojny światowej, zlokalizowanej na obrzeżach Bydgoszczy, od lat budziły moją ogromną ciekawość. Cieszę się, że wreszcie miałem szansę je odwiedzić. Dagfabrik Bromberg, druga co do wielkości pod względem powierzchni, ustępująca tylko podobnym zakładom w Krzystkowicach, fabryka zbrojeniowa koncernu Dynamit Nobel Aktiengesellschaft w III Rzeszy, zlokalizowana i zamaskowana w Puszczy Bydgoskiej. Zadaniem fabryki była produkcja miotających i kruszących materiałów wybuchowych oraz wypełnianie nimi amunicji wojskowej. Budowa fabryki zmieniła całkowicie południowo-wschodnią okolicę Bydgoszczy, wyposażając ją w setki kilometrów dróg, bocznic kolejowych oraz dziesiątki budynków służących różnym celom. Jednocześnie zachowane zostało zalesienie oraz separacja tego terenu, a jego konfiguracja wpłynęła korzystnie na usytuowane budynki fabryki zbrojeniowej. Doliny rozdzielone piaszczystymi grzbietami zapewniały odizolowanie poszczególnych obiektów, gdzie występowało zagrożenie wybuchowe, a gęste zalesienie borem sosnowym sprzyjało maskowaniu. Fabryka Dag Bromberg powstała w latach 1939-44 w konsekwencji rozbudowy machiny wojennej III Rzeszy. Kombinat tajnej produkcji prochu i elaboracji amunicji, wzniesiony rękoma robotników przymusowych, należał do przedsiębiorstwa, którego korzenie sięgają lat 60. XIX wieku i postaci Alfreda Nobla, wynalazcy dynamitu i prochu bezdymnego, a także fundatora Nagrody Nobla. Zamiar budowy fabryki prochu i materiałów wybuchowych według wytycznych planu zbrojeniowego na tzw. ziemiach wcielonych podjęto w naczelnym dowództwie Wehrmachtu już we wrześniu 1939 roku. Z trzech analizowanych lokalizacji – Gorzowa, Poznania i Bydgoszczy – wybrano tą ostatnią, głównie z uwagi na doskonałe warunki maskujące, jakie stwarzała Puszcza Bydgoska, bliskość Wisły i obecność linii kolejowych. Kompleksowy program budowy obejmował obiekty produkcyjne, magazynowe i warsztatowe, schrony, laboratoria, budynki straży pożarnej, ambulatoria, obiekty administracyjne i socjalne, kordegardy, budynki nadzoru, osiedla mieszkalne dla kadry kierowniczej oraz obozy baraków dla robotników przymusowych, dwie elektrociepłownie oraz dwie kotłownie.
Charakter przestrzenny zakładu wynikał z dążenia do minimalizacji ryzyka i skutków eksplozji. Poszczególne etapy procesów produkcyjnych odbywały się w osobnych, najczęściej niedużych budynkach, zaś powiązania technologiczne pomiędzy nimi zrealizowano za pomocą systemu naziemnych i podziemnych tuneli. Dodatkowo stosowano dublowanie linii technologicznych, aby zwiększyć szanse na zachowanie ciągłości produkcji przy awariach. Ze względów bezpieczeństwa zakłady rozrzucono na znacznej powierzchni i zamaskowano poprzez obwałowanie ziemią, lokalizację w gęstym lesie, stosowanie zadrzewienia dachów wszystkich obiektów, malowanie ich, w tym dróg i kolei, w kolorze kaki oraz adaptację dróg leśnych na ciągi komunikacyjne. Wiosną 1944 roku zbudowano drewnianą, oświetloną w nocy makietę fabryki, położoną 3 km na południe od zakładów, która miała służyć zmyleniu pilotów w razie ewentualnych nalotów alianckich. W rzeczywistości jedyny nalot odbył się 23 lipca 1944 roku i nie przyniósł większych szkód. Głównym produktem i specjalnością Dag Bromberg był proch bezdymny. Produkowano również nitrocelulozę, nitroglicerynę, trotyl oraz dinitrobenzen. W dziale elaboracji dokonywano napełniania metalowych skorup pocisków materiałami wybuchowymi. Produktami finalnymi były gotowe do użytku m.in. bomby lotnicze, pociski artyleryjskie, ładunki prochowe. Zdolności wytwórcze bydgoskiej fabryki według szacunków specjalistów zaspokajały 5% zapotrzebowania Wehrmachtu na prochy strzelnicze i materiały wybuchowe. Grudnia 1942 roku w fabryce pracowało około 10 tysięcy osób, natomiast pod koniec wojny około 20 tysięcy pracowników, robotników przymusowych oraz jeńców wojennych. Do końca wojny przewinęło się ich od 40 do 50 tysięcy. Początkowo wykorzystywano miejscową siłę roboczą. Ponad 50% pracowników stanowili Polacy, następnie Niemcy, głównie wykwalifikowani robotnicy z Rzeszy, Rosjanie i Ukraińcy, Czesi, Włosi, Jugosłowianie, Francuzi i Anglicy, w większości jeńcy wojenni, a także członkowie niemieckich paramilitarnych organizacji młodzieżowych. 15 lipca 1944 roku do zakładów skierowano ponad 1000 Żydówek z obozu koncentracyjnego w Stutthofie, które pracowały przy elaboracji amunicji oraz pracach wyładunkowych na stacji Bydgoszcz Wschód. Na potrzeby zakwaterowania zamiejscowych robotników powstało 18 obozów, złożonych z ponad 100 drewnianych i 150 murowanych baraków.
Już w 1940 roku w zakładzie powstał obwód Związku Walki Zbrojnej kierowany przez Henryka Szymonowicza, pseudonim Marek. Brygada Polskich Elektromonterów opracowała plan sytuacyjny zakładów, zdobyła szereg tajnych dokumentów i przekazała informacje do Komendy Głównej AK. Istotną rolę w działalności ruchu oporu w fabryce odgrywał również sabotaż. Największą akcją i zarazem największym aktem dywersji na Pomorzu była operacja Krem, zrealizowana 23 marca 1944 roku. Doprowadziła do wybuchu, w wyniku którego zginęli niemieccy inżynierowie prowadzący pracę nad rozwojem fabryki. Produkcję w fabryce kontynuowano do ostatnich dni przed wkroczeniem wojsk radzieckich i polskich. 22 stycznia 1945 roku podjęto decyzję o zatrzymaniu produkcji i ewakuacji niemieckiego personelu. Niemcy nie zniszczyli urządzeń linii technologicznych, lecz zabrali dokumentację techniczną i zdołali wydostać się z miasta. Bydgoszcz wraz z fabryką zostały zajęte przez wojska II Frontu Białoruskiego w dniach 24-26 stycznia 1945 roku. Po rozgrabieniu i opuszczeniu fabryki przez wojska radzieckie, obiekty zostały przekazane polskim władzom. Większość poniemieckich budynków pofabrycznych stała opuszczona od zakończenia wojny. Tylko niektóre z nich wykorzystywano jako budynki produkcyjne i magazyny. Cały teren był ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych. Przez długie lata setki obiektów połączonych tunelami i zamaskowanych w zalesionym terenie było eksplorowanych w tajemnicy przez miłośników techniki i wojskowości, a cały teren dawnej fabryki otaczała aura tajemniczości. Zainteresowanym pozostałościami hitlerowskiej fabryki zbrojeniowej w Bydgoszczy odradzam oczywiście ich eksplorowanie na własną rękę. Za to gorąco zachęcam do odwiedzania mieszczącego się obecnie na jej terenie Explozeum, skansenu oferującego turystom trasę wiodącą tunelami łączącymi budynki. W surowych pomieszczeniach pofabrycznych zorganizowano multimedialne i interaktywne ekspozycje dotyczące historii koncernu DAG, fabryki w Bydgoszczy, wojskowości, uzbrojenia, materiałów wybuchowych, a także pracy przymusowej, ruchu oporu, konspiracji i sabotażu na terenach III Rzeszy.